Cześć kochani, przychodzimy do Was dzisiaj z naszymi ulubieńcami 2023 roku, czyli wszystkimi książkami, którym dałyśmy 5 gwiazdek. No i co? Myślę, że możemy zacząć. Więc, moja pierwsza. Jest to Jestem głód od Petry Dworzakowej. I ta książka jakby zmiotła mnie zupełnie z planszy, bo sięgając po nią miałam... W ogóle nie miałam pojęcia, że ona jest o anoreksji i ogólnie nie wiedziałam, że to jest w pewien sposób autobiografia autorki, w pewien sposób, myślę, że całkowicie, ale to nie jest jakby nadmienione, że jest to autobiografia, więc nikt mi o tym nie powiedział właściwie, ja nie wiem, czemu ludzie o tym nie wspominają, że to jest o jej życiu, ale ta książka ma dosłownie niecałe, no ma 160 stron, a te 160 stron są tak przepełnione takim bólem i po prostu wielkim cierpieniem i takim brakiem nadziei, że to jest niewyobrażalne, w sensie jakby nie wiem, jak ta autorka mogła przeżyć coś takiego. To jest powieść o cierpieniu po prostu, o cierpieniu, o braku pewności siebie i wszystkich takich bardzo, bardzo negatywnych emocjach, które, no tak jak mówię, są zawarte na bardzo małej ilości stron, więc tego, to jest duża dawka jakby złych myśli, także jeśli nie jesteście przygotowani na wielki wodospad cierpienia, to nie sięgajcie po tą książkę, ale naprawdę bardzo ją polecam, bo jest bardzo uderzająca i uważam, że dużo uczy właśnie takiego zrozumienia wobec ludzi. Tylko dla osób, które sięgają po Jestem głód po przeczytaniu Bron, nie, to nie jest druga część Bron, to nie jest żadna kontynuacja, nic takiego. Mylące może być to, że na okładce jest napisane Wrona wlatuje w dorosłe życie. Nie, nikt nigdzie nie wlatuje, żadnej Wrony nie ma. Jest to po prostu autobiografia tej autorki. Generalnie mi się bardzo spodobało to, co jest dla mnie kluczowe w ogóle w książkach Petry Dworzakowej, to, że ona ma bardzo symboliczne tytuły, jakby i Wrony, tego wam raczej nie muszę tłumaczyć, jeśli ktoś to czytał, i właśnie Jestem głód jest metaforycznym dziełem, które po prostu jest rozwinięciem tego tytułu. Jak myślimy o głodzie, no to zazwyczaj nasuwa nam się myśl, jestem głodna, tak? Chcę coś zjeść. Ale w tym przypadku ten głód jest właśnie taki bardzo rozległy i bardzo metaforycznie autorka opisuje wszystkie braki jakby w swoim życiu jako właśnie ten głód, co jest dla mnie jakby niesamowite, że potrafiła tak wiele jakby emocji opisać za pomocą jednego słowa i to jest tak bardzo w punkt po prostu. Więc bardzo wam polecam tą książkę, ale naprawdę trzeba być do tego przygotowanym psychicznie. I jest to tak... no... Bardzo się cieszę, że ją przeczytałam w tym roku. Twoja kolej. Dobra, moją pierwszą pięciogwiazdkową książką w tym roku jest Wojna Makowa, trzecia część tej serii, czyli Płonący Bóg Rebeki F. Kwang. Jest to seria o dziewczynie, która jest sierotą i pochodzi z biednego miasta i chce się z niego wyrwać. I zakuwa po prostu na egzamin, żeby się dostać do elitarnej szkoły wojskowej. I to tyle, co powinniście wiedzieć. I jest świetna. Ogólnie. Krótko mówiąc. Ja się do tego podpinam. Jest genialna. Jest to moja ulubiona fantastyka. Ja pierwszą i drugą część przeczytałam w tamtym roku jakoś w wakacje. I nie wiem, czemu miałam taką długą przerwę między innymi. Naprawdę? Nawet nie pamiętam, tak, że miałam taką przerwę. Ja przeczytałam wakacje i w ogóle przez pół roku nie tykałam ich. I zabrałam się za trzecią część dopiero w styczniu i była to najlepsza z wszystkich trzech. Mimo, że wszystkie są świetne. Ale tak, świat jest świetnie wykreowany, jest genialny. Ta autorka w ogóle jest w moim wieku. W ogóle nie, ale prawie. Za kilka lat ja bym też mogła niby napisać taką książkę, w życiu bym tego nie zrobiła. Jeszcze nie. To, jaki ona research mocno robi, to jest ważne. Właśnie. Że ma strasznie jakby... Te książki są bardzo przemyślane i wszystko jakby się trzyma kupy i to jest niesamowite, że to był w ogóle debiut, pierwsza część Wojny Makowej, a no jakby mogłabym szukać z lupą i w życiu bym się nie skapnęła aż do tego debiutu. Serio. Jedna z moich ulubionych właśnie wątków, części w sumie tej serii jest polityka całego świata i to, jak dokładnie ta autorka opisała wszystkie konflikty wojenne, całą w ogóle politykę tego świata. I bohaterowie też są wspaniali, są świetnie wykreowani.
Większość w ogóle jest takich, których nie powinniśmy w ogóle lubić, ale są tak przyciągający i tak dobrze napisani, że wszystkim kibicujemy i wszyscy są po prostu niesamowici. Relacje tak samo, relacje w tej książce są wspaniałe i platoniczne, i prawie platoniczno-romantyczne. I nawet te wrogie relacje są świetnie napisane. Pani Żmija, to była tak świetnie, ona się nazywa Pani? Tak. No. Pani Żmija, to była tak świetnie wykreowana postać. Właśnie, nawet ci złoczyńcy w tej książce też są po prostu świetni są. Ja tak chcę to przeczytać teraz. W ogóle nie zachęciło mnie to, co powiedziałam, ale nie zachęciłaś. Ja bym przeczytała z tego polecenia. A i jeszcze jakby zakończenie tej książki, ogólnie całej serii, to jest najlepsze zakończenie, jakie ja przeczytałam kiedykolwiek, mi się wydaje. Ja ryczałam przez tydzień, chyba nawet, możliwe. Straszna była. No, ja, straszna. Ja naprawdę, ja jakby dosłownie miałam taki ryk, że ja skończyłam to i ja nie mogłam się pozbierać do kupy. Ja na następny dzień, jak już było ok, już zaczęłam czytać jakąś inną książkę, to sobie pomyślałam, i podam kolejny ryk. No. Niesamowite jest. Więc polecam ją z całego serca. Była świetnie. Świetna i musicie mi uwierzyć na słowo, tak. No dobra, to następna jest moja książka Mroki od Jarosława Borszewicza. I ja to czytałam jakoś w lutym, więc nie pamiętam jakoś jej dokładnie. Głównym bohaterem jest duet, czyli wydaje mi się, że po prostu alter ego autora, bo przez całą tą książkę poznajemy po prostu strumień myśli tego dueta i wypowiada się on w taki sposób właśnie, jakby to był strumień myśli autora. I ta książka jest po prostu bardzo chaotycznym właściwie zbiorem krótkich takich historyjek z życia tego dueta, ale jest przy okazji bardzo, bardzo poetycka. I to mi się w niej właśnie najbardziej podobało, że ja mam, patrzcie, ile w niej znaczników. Nic nie widać. Nic, a nic nie widać. Chciałabym wam tak dla właśnie... smaczku? Tak, w sensie nie dla smaczku, może bardziej dla uzmysłowienia, na czym, w jaki sposób jest napisana ta książka, bo ciężko mi to opisać jakby słowami, gdy wy sami jakby nie widzicie tego, wiecie, o co chodzi? Muszę wam coś przeczytać, tylko muszę zdecydować, co... Ważnym wątkiem w tej książce są relacje i poznajemy tutaj Wiktora, czyli przyjaciela, i nieobecną, czyli jakby kochankę, obiekt miłości głównego bohatera. I czytałam w tym roku też Pomroki w ogóle. Ja bym określiła to tak, że pierwsza część jest o życiu i samotności, a druga część jest o jakby związkach, bardziej, nawet nie takich, wiecie, właśnie romantycznych, ale ogólnie o związkach między ludźmi i o umieraniu, tak bym to nazwała. Ja bym powiedziała w ogóle, że to jest zbiór jakby poezji, ale napisanych w formie powieści. Większa część tej książki to są po prostu ładne zdania bez żadnego umiejscowienia w czasie. I to mi się bardzo podobało. Ja właśnie lubię takie ciekawe koncepty i ta książka ma strasznie ciekawy koncept. Przeczytam wam to. Na starym mieście trzy wycieczki. Biedni ludzie, żeby coś przeżyć, muszą gdzieś wyjechać albo spotkać się z innym człowiekiem. A ja nie muszę nigdzie wyjeżdżać ani nikogo spotykać, bo mam już cały świat w sobie. I jest jakby cała książka jest właśnie napisana w ten sposób. I bardzo lubię to w tym i doceniam tą książkę i mimo, że nie myślę może o niej teraz jakoś często przez to, że Pomroki mi się nie podobały i po prostu poszła trochę w zapomnienie, to uważam, że jest naprawdę warta i wielu osobom może skreślić serce, także serdecznie polecam. Moją kolejną książką pięciogwiazdkową jest Mężczyzna imieniem Uwe, Fredrika Backmana. Jestem teraz trochę zapłakana, bo przerwałam sobie przypomnieć fabułę i sobie dobrze przypomniałam. Najgorzej, jak sobie dobrze przypomnisz smutną fabułę książki. Jest to książka o mężczyźnie, któremu umiera żona. I po śmierci tej żony staje się on gburowatym dziadem, dosłownie. I stara się sobie odebrać życie, bo nie widzi żadnego sensu już żyć bez tej żony. Ona mu odebrała wszystkie kolory. I stara się on odebrać sobie to życie i każdy mu w tym przeszkadza. Jakby ma po prostu nieudane próby samobójcze. Chyba kilka ich nawet, nie pamiętam już, ale ta książka jest wspaniała. No jest. Ta książka jest wspaniała, jest strasznie wrażliwa. Jeśli... Jak wszystkie książki Backmana. Jeśli jesteście typem osoby, który widzi
starego dziadka w kawiarni, który pije sam kawę i płaczecie, to nie czytajcie tej książki, bo załamiecie się na dobre. Nie, tak naprawdę to właśnie, jeśli kochacie dziadków, przeczytajcie ją, bo jest świetna, jest ślicznie napisana i jest po prostu strasznie wzruszająca, cała, nawet już nie samo zakończenie, ale cała jest taka otulająca, jest taka niunia. No jest. Nie wiem, jak lepiej. Jest kotek w tej książce. Tak, jest kotek. Jest kociuś. Więc nie wiem, jak lepiej mam wam ją opisać, bo więcej nie mogę powiedzieć bez spoilerowania. Ale przeczytajcie ją, jest wspaniała i dotknie na pewno waszego serca. Następną książką jest Tak właśnie przegrywasz wojnę czasu Maxa Gladstone'a. I ona ma u mnie na Goodreadsie 4 gwiazdki, ale to jest fake, jakby co już nie jest aktualne, ponieważ przed tym, jak robiłyśmy ten filmik, stwierdziłam, już daję jednak 5 gwiazdek. I o czym jest ta książka? To jest tak skomplikowane w ogóle do opisania, bo sama forma, jak zwykle, jak to bywa w moich ulubionych książkach, jest nietuzinkowa. Opiera się głównie na pisaniu listów. Jest to książka, która opowiada o odległych czasach. To jest jakby format science fiction, chociaż ja bym tak tego do końca nie nazwała, bardziej literatura piękna. Fabuła dzieje się w dalekiej przyszłości, gdzie poznajemy dwie bohaterki, Red i Blue. Obie są po dwóch przeciwnych stronach tytułowej wojny czasu. I właśnie zaczynają pisać do siebie listy. I w tych listach w bardzo ładny sposób widzimy, jak rozwija się ich relacja, jakich doświadczają trudności, z czym muszą się zmierzać i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejsze, czego tam doświadczamy, to jest ich uczucie łączące te dwie bohaterki, które jest niesamowicie pięknie opisane. Jest to po prostu piękna historia o miłości i o tym, jak właśnie ta miłość potrafi przezwyciężyć wszystkie trudności, mimo tego, że tak wiele je dzieli, to jednak tak wiele łączy. Mimo że obie bohaterki są zupełnie różne i znajdujemy się jakby w abstrakcyjnej rzeczywistości, której nie jesteśmy w ogóle w stanie sobie wyobrazić, to jakby ich miłość jest tak rzeczywista, że cała reszta przestaje mieć zupełnie znaczenie. Nie obchodzi nas w ogóle świat, w jakim one są. Nie obchodzi nas to, czym jest w ogóle ta wojna czasu, bo właściwie nie dowiadujemy się tego przez cały czas trwania książki. Skupiamy się tylko i wyłącznie na tej ich relacji i to jest właśnie dla mnie piękne, bo dla mnie sam koncept fabularny właśnie opiera się na tym, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tej miłości, a nie na tym, co jest całą otoczką tej książki. Więc serdecznie wam ją polecam. Jest bardzo dająca nadzieję, jeśli szukacie właśnie takiej książki, która sprawi, że w końcu się uśmiechniecie, albo szukacie nadziei, to znajdziecie ją w tej książce. Bardzo ją polecam i chciałabym, żeby więcej osób mówiło o niej miłe rzeczy. Moją kolejną książką jest Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. I jest to książka, w której po prostu dorosły mężczyzna opowiada nam swoją historię życia w piękny sposób. I ja na początku myślałam, po przeczytaniu, nie wiem, pierwszych kilku stron, to ja myślałam, że ja będę znudzona całą fabułą. Ja myślałam, że jakby cała książka mnie znudzi przez to, że jest taka jednostajna, że nie ma w niej żadnej dynamiki i no i to w sumie tyle. I bałam się po prostu, że mnie znudzi, ale była tak pięknie napisana, że... I miała troszeczkę akcji. Nie da się, nie, no tak no, później tak no, ale mówię, że po pierwszych kilku stronach zaczęłam czytać. To właśnie jest tak ślicznie napisana, ma takie piękne w ogóle złote myśli i takie piękne zdania, że no w ogóle się nie nudzi, jest świetna. I ja wam przeczytam w ogóle jakieś pierwsze, lepsze, zaznaczone zdanie, żebyście widzieli, jak to wygląda, bo ogólnie ta książka jest napisana jak taki strumień myśli i nam, jako czytelnikom, wydaje się, że jest skierowany on do nas, bo to jest tak naprawdę historia, którą on opowiada jakiemuś komuś podczas łuskania fasoli. Więc jest to takie bardzo personalne, mi się wydaje. Takie, że o, mówi do mnie. Taki dziadek mi opowiada no historię. No jest personalne. Też jest przeczytam wam jakiś pierwszy, lepszy, podkreślony cytacik. Jakkolwiek gdy się tak zastanowić, to czy nie sądzi pan, że nosimy w sobie niezmiennie te same wyobrażenia, jakie ludzie od zawsze w sobie nosili? Mimo że świat się zmienia, mimo że my jesteśmy wciąż inni, czy może tylko udajemy innych, żeby sprostać światu, ale w naszych najskrytszych tęsknotach wszyscy jesteśmy wciąż tacy sami, a tylko ukrywamy to przed sobą, przed światem.
Boże, jak ja to kocham. No jest świetna. Myślę, że ona jest dobra na zimę. Myślę, że właśnie ona jest, to jest taka zimowa książka, taka co czytać pod kołderką przy świeczuszce i herbatce. Bardzo polecam. Dobra, moją kolejną książką jest coś zupełnie innego, czyli Kod Leonarda da Vinci i Dana Browna. Króciutko o fabule, bo ciężko mi jest ją opisać. Generalnie fabuła rozgrywa się w Paryżu. To jest dla mnie w ogóle jeden z kluczowych aspektów tej książki, bo jest tak świetnie w ogóle wykreowany sam Paryż, jest tak bardzo zachęcający do przyjechania tam. Gdzie w Luwrze dochodzi do zabójstwa kustosza muzealnego. I nasz główny bohater Langdon jest wezwany właśnie do tego Luwru, żeby odkryć tą tajemnicę. On się zajmuje jakby symboliką ogólnie, a już na początku widać, że jest to jakby sprawa kogoś, kto mocno siedzi w symbolice, bo ciało tego zamordowanego kustosza jest ułożone jakby w pozie jednego z obrazów Leonarda da Vinci. I w ogóle przez całą książkę właśnie odkrywamy różne takie symbole, które są ukryte w jego obrazach, co jest super w ogóle rzeczą. Dodatkowo mamy tutaj bardzo dużo jakby wspominane o Świętym Graalu, co dla mnie było bardzo ciekawe przy tym, jak to czytałam. I to był w ogóle mój reread. Ja to czytałam, jak miałam 12 lat chyba ostatnio, ale bardzo mało z tego pamiętam i prawie nic chyba nie zrozumiałam, bo ta symbolika jest bardzo mocno religijna. Wiadomo, no, wiele jakby obrazów da Vinci'ego skupia się jakby na postaci Jezusa, więc nic dziwnego, ale właśnie jest to po prostu czysta rozrywka, ale taka całkiem rozwijająca. Z tego co wiem, to nie wszystkie rzeczy opisane tutaj są prawdziwe. W sensie te odnośnie symboliki, dużo jest takich, wiecie, naciągnięć. Ale mi to na przykład w ogóle nie przeszkadza, bo ja się tak świetnie bawiłam odkrywając jakby te tajemnice tych obrazów. I jest to po prostu świetna akcja. Dodatkowo naprawdę polecam to dla osób właśnie, które na przykład siedzą jakoś w obrazach i ciekawi ich, co się kryje za tymi obrazami. Więc polecam sięgać po tą książkę w momencie, kiedy po prostu potrzebujecie czystej rozrywki, bo jestem pewna, że dla każdego w tej książce znajdzie się coś właśnie, co sprawi, że nie będziecie chcieli jej odłożyć. Jest strasznie wciągająca i uważam, że wiele można się z niej dowiedzieć o symbolice. I to tyle. Kolejną książką jest jeszcze krótko i szczęśliwie Agaty Romaniuk. Jest to reportaż o późnych miłościach. Są to krótkie historie w formie wywiadów z osobami starszymi, które już nie miały nadziei na miłość, powiedzmy po, nie wiem, nieudanych małżeństwach albo po nawet śmierci drugiego partnera. I właśnie osoby, które już nie mają nadziei na miłość. I jednak im się to udaje i spotykają swoją późną miłość i no opowiadają właśnie no po prostu swoją historię romantyczną w starym wieku. W starym stylu, retro style. No i śliczne są te historie, bo jest, ta książka jest bardzo wzruszająca. No i no świetna jest ta książka, jest strasznie wzruszająca i taka wrażliwa i mimo, że ja jestem jeszcze w młodym wieku, to jest taka naprawdę dająca nadzieję, bo właśnie główny przekaz tej książki jest taki, że ci ludzie jakby w ogóle się nie spodziewali tego, że jeszcze będą mieć partnera w tym wieku, w którym są i na przykład po tym, jakim mąż umarł, czy cokolwiek. I to jest takie słodkie po prostu i są tacy dziadkowie, co siebie kochają i sobie znaleźli randkę, jak mieli 70 lat. No słodkie. Więc naprawdę polecam, jest super. Dobra, to teraz pokrótce u mnie o dwóch książkach. Najpierw rok 1984 od Orwella. I ja to czytałam drugi raz też, to był drugi już reread z tych ulubieńców, więc taki mam rok rereadu. Czytałam to w ramach tego, że po prostu miałam to w tym roku w szkole jako lekturę. Krótko o fabule. Poznajemy Winstona, który jest jakby zwykłym szarym obywatelem, który jest zmuszony do bycia zwykłym szarym obywatelem przez to, w jakim społeczeństwie żyje. Jest to antyutopijna wizja przyszłości, takiej skrajnie komunistycznej, gdzie każdy jest na każdym kroku obserwowany i nikt nie może mieć jakby własnej świadomości. Uważam, że jest to niezwykle ważna książka i bardzo się cieszę, że jest jako lektura w szkołach, bo pokazuje po prostu, do jakich tragedii może doprowadzić źle dobrana władza i po prostu społeczeństwo, które daje się ogłupić, które nie do końca ma na to wpływ, ale jednak w jakimś stopniu na pewno. Nie dość, że jest to po prostu, tak jak mówię, przestroga jakby dla młodych ludzi, to jest to
przy okazji też bardzo dobra i wciągająca książka z świetną fabułą. Także niesamowicie Wam ją polecam i jeśli macie ją w szkołach, to koniecznie ją przeczytajcie. I druga książka to jest Juma, którą przeczytałam na samym początku tego roku i zakochałam się. Krótko o fabule, jest to po prostu książka, która opisuje jakby abstrakcyjną epidemię dżumy w Oranie, gdzie przedstawia się nam różne sytuacje z życia właśnie w takim okresie epidemii. I jest po prostu niesamowita. Jest ta książka, ma świetnie w ogóle napisanych bohaterów. Ma bardzo dużo takich myśli, które powstają w ludzkich głowach właśnie w okresie jakiejś tragedii. Więc generalnie to jest kolejna książka, która głównie polega na metaforze życia i sama jakby dżuma jest czymś abstrakcyjnym w tym kontekście, że jest ona nam przedstawiana właśnie jako epidemia, a tak naprawdę jest utożsamiana po prostu z każdym złem na świecie. Autor pokazuje nam, jak konkretni bohaterowie zmierzają się na co dzień z tym złem i w jaki sposób próbują je zwalczyć. I każdy jakby robi to na zupełnie różny sposób. Każdy robi ile może, że tak powiem. Ale jest naprawdę, ta książka jest tak wspaniała, jest tak dobrze napisana. Bohaterzy są tak świetnie wykreowani. Też uważam, że to jest jedna z książek, która nie powinna nigdy wypaść z kanonu lektur, bo... To jest świetna w ogóle, że to jest lektura. Ja się tak zaskoczyłam, jak ją przeczytałam. Mam tak, kurde, dobre No, jest naprawdę wspaniała, więc jakby nie chcę Wam już więcej opisywać, chcę, żebyście ją przeczytali sami, bo tak jak większość książek, które Wam tu pokazałam, jest naprawdę krótka i naprawdę, naprawdę warto. Przeczytałabym Wam jakieś cytaty, ale właśnie no nie mam tej książki. Kolejnym moim ulubieńcem jest jeszcze Tysiąc Wspaniałych Słońc Khaleda Hosseini i niedawno Wam właśnie o tym mówiłam na vlogu, bo skończyłam ją czytać dosłownie kilka dni temu. I jest to książka, która opowiada o życiu dwóch kobiet, które mieszkają w Afganistanie podczas inwazji rosyjskiej. Te dwie główne bohaterki są nam w ogóle osobno przedstawione. I najpierw poznajemy Mariam, która mieszka z matką i po jej śmierci zostaje wydana za mąż, za mężczyznę, który jest o 30 lat starszy od niej. I później już jest pokazane jej życie z nim i jak on ją traktuje i jak ona sobie z tym radzi i jest taka biedna moja. I później poznajemy Lailę, która się rodzi niedługo po tym, jak Mariam w sumie wychodzi za mąż, więc jakoś jak ona ma 16 lat, może troszkę później ona się rodzi. No ale są one sąsiadkami i rodzi się Laila. I mamy później same rozdziały przeznaczone tylko jej i poznajemy jej relacje z rodziną i też jej relację romantyczną. Więcej Wam nie powiem, bo właśnie więcej się dowiedziałam z opisu zanim przeczytałam tą książkę i bardzo mnie to zasmuciło, że wiedziałam to zanim się sama tego dowiedziałam, więc nie czytajcie opisów tej książce. No jest to książka strasznie smutna, jest bardzo... jest okrutna po prostu. Te główne bohaterki w ogóle są przepełnione taką nieodwzajemnioną miłością, że mi się chciało płakać po prostu na każdej stronie tej książki. Jest pełna no właśnie tej miłości, jest pełna okrucieństwa, przemocy, wojny. Właśnie też ta wojna to jest ważny wątek, bo widzimy dużo właśnie tych okropnych rzeczy, które się dzieją na ulicach i jak prawo traktuje kobiety głównie, mężczyzn też w sumie strasznie. Jest piękna i wrażliwa i polecam ją po prostu każdemu, bo naprawdę warto. I teraz dwie książki ostatnie, które obie przeczytałyśmy. Nasze wspólne ulubieńce. Jest to Arystoteles i Dante przypadają w tonie życia autorstwa Beniamina Alirezanza. Jest to druga część Arystotelesa i Dante odkrywają sekrety wszechświata. W tej książce poznajemy dwóch bohaterów, Ariego i Dante, którzy są gejami i tutaj już jest przedstawiony ich związek. To nie myślę, że to nie jest aż taki spoiler, bo w pierwszej części i tak wiemy, że do tego dążymy przez cały czas. I gdzie pierwsza część mi się nie podobała, ta była takim po prostu otulaczem. Jest tak niesamowicie właśnie, no nie wiem, taka urocza, jest przepełniona taką właśnie miłością, takim zrozumieniem i śliczna jest po prostu. Ma bardzo dużo też takich niby z pozoru prostych myśli, które każdy z nas wie, ale z drugiej strony warto sobie o nich przypomnieć, bo mimo, że są takie proste, to często o nich zapominamy i myślę właśnie, że ta książka jest taką przypominajką o tym, że życie jednak ma smak, jeśli jesteś z dobrym człowiekiem. Mi się pierwsza część podobała, więc ja kocham obie. Ta trochę bardziej. Trochę?
No mi się pierwsza i tak super podoba. Ja nie wiem, co ci się w niej nie podobało. Ale no ta mi się podobała bardziej i jest śliczna ta książka. Bardzo mi się w ogóle podobała relacja i w pierwszej, i w drugiej książce. To świetnie opisana jest relacja naszych bohaterów głównych z ich rodzicami. No, też tak uważam, to jest, że to jest świetne. Jest pięknie, po prostu oni są tacy słodcy i oni i chłopcy też, oni też są tacy super i mają takie po prostu, że się łezka w oczku kręci. Ta książka właśnie też bardzo skupia się na samorozwoju Ariego i to mi się też bardzo podoba, bo on w pierwszej części jest taki zagubiony, taki nie wie co ze sobą zrobić i on tak nie wie, kim jest, nie może znaleźć swojego miejsca w życiu i ogólnie. Właśnie w tej książce bardzo ładnie pokazana jest ta jego przemiana, nawet nie przemiana, po prostu rozwój, samorozwój, no. I uświadamia on sobie dużo rzeczy o samym sobie i jest bardzo ładna. Jest naprawdę super i jeśli jesteście właśnie nastolatkami, którzy szukają swojego powołania, swojego miejsca na świecie i w ogóle tego, co mają ze sobą zrobić, to uważam, że ta książka nawet nie wskaże wam drogi, ale będzie takim przypomnieniem, że wszystko jest okej i że nie musicie jeszcze wiedzieć. Ta książka jest dla mnie takim przypomnieniem, że nie trzeba nakładać na siebie tak dużej presji. Ona jest taka bardzo wybaczająca, tak bym to powiedziała. I no jest naprawdę śliczna. Tak ją kocham. Jest taka po prostu wspaniała. Piękna! Ostatnia książka, którą też obie przeczytałyśmy i obie dałyśmy jej 5 gwiazdek, jest to Nikt nie odpisuje, autorstwa Yang Eun Yin. I to było takie świetne przeżycie. Jakby my to czytałyśmy wspólnie właśnie na Cyprze. Ja to najpierw przeczytałam, od razu to dodałam Marysi. O, jest dobra. Tak, ale krótko o fabule. Poznajemy tutaj głównego bohatera, który podróżuje ze swoim psem, nocuje w różnych miejscach, poznając różnych ludzi. I do każdego z tych napotkanych osób pisze list. I jakby numeruje ludzi, że każdego człowieka, w zależności od tego, w jakiej kolejności napisał do tej osoby list, numeruje 0, 1, 2 i tak dalej. Jest to po prostu też metafora życia w sumie. Też jest metaforyczna mocno ta książka, bo ta cała podróż właśnie tego głównego bohatera jest taka mocno napełniona takimi doświadczeniami życiowymi. Relacja z każdym członkiem rodziny w tej książce jest opisana w tak dogłębny i tak wspaniały sposób. Jest po prostu tak... Jest też taki oryginalny, taki, że... O no, ci bohaterowie serio mają jakąś osobowość, tylko wow, ale oni mają osobowość. Tak, że wiecie, że nie wiem, jest taka, była takim świeżym oddechem książkowym. Tak, to prawda, tak. Była zupełnie inna. Też wydaje mi się, że właśnie ze względu na to, że mamy tutaj takie rozdziały, ale bardzo krótkie, w formie bardziej takich po prostu paragrafów, ja bym to powiedziała. I co ważne, też poznajemy w tej książce kobietę, 751, nigdy nie poznajemy jej imienia tak naprawdę. I nasz główny bohater ma do niej z początku dość sceptyczne podejście, ale później ich relacja się rozwija w tak cudowny sposób. I nie mówię tu o żadnym wątku romantycznym, ani niczym takim, tylko sam fakt tego, jak oboje, mimo dużych różnic między nimi, odnajdują tą wspólną drogę i znajdują właśnie ten wspólny język i to jest takie piękne. Przekazuję książkę Marysi, chcę jeszcze powiedzieć. Ten, kto ma książkę, ten mówi. No jest śliczna i też mi się podoba właśnie w tej książce to, że jest taka wielowątkowa i na przykład poznajemy dużo historii też tych wcześniejszych osób, do których pisał listy. Pachnie balkony. Bo są nam przytoczone właśnie wspomnienia z nimi i też są śliczne. Ta książka też w wspaniały sposób opisuje jakby relacje człowieka z psem i tego, jak dużo obecność tak małego stworzenia może zmienić w czyimś życiu. I to jakby, jak samą obecnością może być taką pomocą i wsparciem dla kogoś. Ogólnie jest bardzo mocno o relacjach, opowiada bardzo właśnie wiele o takiej intymności między ludźmi i między człowiekiem i zwierzęciem. Uważam, że właśnie też jest bardzo wrażliwa ta książka, że dotyka jakichś takich najskrytszych, takich najbardziej ukrywanych ludzkich doświadczeń. I właśnie te wspomnienia związane z rodziną tego głównego bohatera są też bardzo takie intymne i są dotykające duszy. Ja czułam, że ta książka właśnie tak mi przenika przez duszę i chcę ją pożreć.
jak Marysia też mówiła, ta wielowątkowość jest bardzo ważna, bo według mnie ona dotyka właśnie każdej problematyki życiowej ogólnie i jest tutaj kwestia zagubienia i właśnie tych relacji międzyludzkich, samotności, straty, w ogóle no wszystkiego, wszystkiego na świecie. I jest fajny plot twist, to jest taki dodatek. Ja bym powiedziała jeszcze, że jest taka bardzo osobista, nie wiem czemu. Jest taka... Taka jakbym czytała jego pamiętnik. No, mimo, że nie jest w ogóle jest. W takiej formie napisana, to jakoś jest taka, nie wiem, taka, że Jezu, mogę to czytać? No nie właśnie, wydaje mi się, że też to jest kwestia tej intymności, że dotyka takich sfer, których normalnie, o których nie każdy myśli tak na co dzień. Tak, to jest trochę jak taki jakby główny bohater rozmawiał z psychologiem? Coś takiego. Mam wrażenie, że byłabym jej, jakby to były notatki psychologów, wiecie o co chodzi. Coś w tym stylu, więc jest to naprawdę piękna, piękna książka i też wydaje mi się, że jest dla każdego, bo każdy znajdzie w niej coś naprawdę wspaniałego, żeby wcielić w swoje życie. I to tyle. To już koniec tego filmiku. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. Mamy nadzieję, że przeczytacie coś z tych poleceń, bo naprawdę warto i Wasz rok 2024 na pewno będzie lepszy, jeśli przeczytacie jedną z tych książek. Albo wszystkie. Jak przeczytacie wszystkie, to będzie Wasz najlepszy rok w życiu. Gwarancja. Byłby nawet jeszcze lepszy, jakbym zrealizowała je wszystkie. Dawaj. Mamy jedną noc challenge. No dobra, dziękujemy Wam serdecznie jeszcze raz i życzymy Wam miłego dnia